lubię wracać i lubię wracać w różnych formach i w różnych odmianach. Ale dla niektórych przesądnych na przykład ludzi powroty mogą być jakąś katastrofą, bo to, że wracasz do domu i musisz tam przysiąść, bo czegoś zapomniałeś, to jakby powrót może się kojarzyć z jakimś kataklizmem. Samo słowo powrót jest dla nas chyba czymś przyjemnym, bo można sobie przypomnieć o bardzo fajnych rzeczach, które powstały na przykład kiedyś. A dla mnie słowo powrót się kojarzy z powrotem do domu? Aha. Czyli też z czymś przyjemnym. No, zależy. W moim przypadku tak nie jest, osobą przesądną nie jestem, więc bardzo lubię powroty. I w muzyce ważne, żeby wracać do tego, co było, jest ważne na pięć. Tak, żeby nie być za bardzo w tyle, bo można gdzieś tam utknąć, ale żeby pamiętać o tym, co powstawało kiedyś i było bardzo cenne. Absolutnie inspirowanie się artystami z przeszłości może wpłynąć na muzykę, tym bardziej, że wszystko to, co najlepsze, już było. Sami jesteśmy artystami, którzy teraz tworzą i zaraz będziemy inspirować innych ludzi, mam taką nadzieję. I sami też się inspirujemy. Tak, inspirujemy się artystami, można to zauważyć po naszych kawałkach, na przykład Osiecką, którą odgrzebaliśmy ostatnio i odświeżyliśmy jej piosenkę, jej tekst, przepraszam. Również Jackiem Cyganem. I wieloma innymi artystami. Na pewno spotkanie z zespołem The Dumplings było dla mnie super fajnym doświadczeniem, bo są oni takim nowym pokoleniem, między którym ja czuję już jakby sporą różnicę, mimo tego, że dzieli nas bodajże 8 lat. Więc było to przyjemne doświadczenie, ale właśnie ze względu na możliwość zrealizowania teledysku do Grandy było to dla mnie takie ważne doświadczenie. Po prostu domknęłam jakąś erę też w mojej twórczości, w której była mała luka, którą trzeba było wypełnić i tą lukę, mam nadzieję, należycie wypełniliśmy.